Cześć! Witam Was, moi drodzy, w 9 odcinku Ciemnej Pokusy. Już niewiele nam zostało odcinków, zbliżamy się wielkimi krokami do wielkiego finału, ale jak już wcześniej mówiłam, będzie drugi sezon, więc nie martwimy się, nie smucimy, bo jeszcze wrócimy do historii ciemnych i wróżek i ciemnych. Więc kontynuujemy. Poprzedni odcinek zakończyliśmy na czym? Aha, ruszyliśmy w stronę restauracji razem z Lito i Xenorem. Ja chciałam się przyznać narzeczonemu, że początek naszej znajomości był zaaranżowany. W ogóle w sumie nasza cała znajomość, tak, no bo wiadomo, jak początek, no to... No dobra, ale już się czepiam własnych słówek. Ale los zdecydował, że jednak się nie przyznałam, ponieważ przez przypadek tapnęłam i... No... Nie wybrałam opcji, że się nie przyznaję. Oczywiście była przerwa na reklamę. No i ładuje nam się. Być może zacznie się odcinek od następnego dnia. A nie od kolacji. Chyba tak tutaj jest, że kolejny odcinek to jest kolejny dzień. Chociaż nie wiem, czy to był zamysł autorów. Haranor, chcę, żeby Jasna zerwała związek z jego bratem. Nope. Napięcie między braćmi rośnie, a Jasna zdaje sobie sprawę, że wkrótce będzie musiała dokonać trudnego wyboru. Ale ja już dokonałam wyboru. Przyjęłam oświadczenie Xenora. Rano ja, Lita i Xenor spotkaliśmy się ze starszym Horosem, aby razem wrócić do stolicy. Haranor pewnie jest w niebo wzięty, że ma jeszcze pasażera na gapę. Xan? Co ty tu robisz? Sądząc po wyglądzie, Haranor chętnie zabiłby swojego brata. Przyleciałem do mojej narzeczonej. Nie mogę przeżyć dnia bez mojej wróżki. Xanor przytulił mnie do siebie. Wzrok starszego pociemniał jeszcze bardziej. Jak poszło spotkanie z wyborcami? W porządku. Musimy jechać na lotnisko. Jaka przyjemna rozmowa. W samolocie Xenor usiadł obok mnie i Lity i dobrze się bawił, rozmawiając z dzieckiem. Ma podejście, mówisz? Co jest z tobą nie tak? A do kogo to mówisz? Ze mną? No właśnie. Co, Katarzyno? Co cię przegrzało? Jesteś szczęśliwy. A to co, jakaś zbrodnia, Katarzyno? Nie może być inaczej, jesteś obok mnie. Ojejku, Xenorze. Ale jesteś słodziutki. Pochylił się do mnie i szepnął. Świętujmy zaręczyny. W sensie, w jaki sposób? Zorganizujemy skromną imprezę, zadzwonimy do prasy, żeby nie mieli więcej pytań. Aha, ale chcesz zorganizować skromną imprezę i zaprosić prasę? No nie wiem, ale moim skromnym zdaniem to się wyklucza. Co ty na to? To jest świetny pomysł, zbyt szybko. Moment. Bo on mnie pyta, żebyśmy zorganizowali imprezę z okazji zaręczyn. Chcę. Ale tą prasę, to można było, tę prasę, można byłoby tam, wiecie. No. Ale, Nie no, świetny pomysł, no. Bez przesady. Ja tam się bardzo cieszę. Niech będzie święto. Nasze święto. Xenor uśmiechnął się z zadowoleniem, a potem poinformował brata o zbliżającej się imprezie. Boże. Zorganizujemy imprezę u nas w rezydencji w tę niedzielę. W końcu odwiedzimy rezydencję. A nie, moment, jak to u nas? W sensie gdzie? Bo Haranor... Mieszka razem z Xenorem?
A, to my już my byliśmy w tym domu. Okej, bo myślałam, że może on gdzieś indziej mieszka, ale okej. Zaprosimy około 100 gości, mniej więcej. Tak, Haranur i jego skromność. Kurczę, jak na imprezę zaręczynową zaprasza 100 gości, to co będzie na wesele? Czy dojdzie do wesela? Tak, skromna impreza. Poważnie mówisz? Absolutnie. Naprawdę marzę o uszczęśliwieniu tej kobiety. Nosi mnie na rękach, Ksanorze. Pochylił się, żeby mnie pocałować, ale odsunęłam się, łapiąc ciężki wzrok Haranora. Ej, młodszy Horos nie obraził się. Pogłaskał mnie po policzku i ciepło się uśmiechnął. Niech cały świat się dowie, że mam ukochaną kobietę. Ale trafiło Ksanora, zakochał się totalnie. Stracił dla mnie głowę. To takie miłe. Wreszcie w domu. Doktor Suarez przyszedł do nas w piątek rano. Musiał zbadać litę i zdecydować, kiedy można ją operować. No, dobra dziewczynka. Widać, że nie jesteś kapryśna. Lekarz uśmiechnął się do córki. Dziecko trzymało zabawkę w dłoniach i nieśmiało spojrzało na mężczyznę. Po krótkim badaniu mojej córki wydał werdykt. Diagnozę? Operację można wykonać za 3 tygodnie. Okej. W tym okresie nie powinno być żadnych ataków. Niestety nie mogę ich kontrolować. Może jakieś nowe leki? Zdarzyło się to ponownie zeszłej nocy. Dine nie było ze mną. Był Ksanor, ale był bardziej przerażony. Musiałam zrobić zastrzyk, a nawet uspokoić młodszego Horusa. Przepiszę lekarstwo. Daj jej rano i wieczorem. Zmniejszę ryzyko nowego przypływu ciemnej energii. Wrócę za tydzień. Oby tylko podziałały. Dziękuję, panie doktorze. Nie ma za co. Obiecałem uważnie obserwować twoją dziewczynkę. Inaczej, cytując Horosa, urwie mi głowę. Okej, znam Horosa. Oczywiście mówisz o Haranorze. I myślę, że to nie była nawet przenośnia. Tak powiedział. Mężczyzna uśmiechnął się. Dokładnie, ale jesteśmy starymi przyjaciółmi. Tak. Doktorze, jak niebezpieczna jest operacja? Nie ma potrzeby się bać. Robimy to rzadko, ale wszystko poszło dobrze. Aha, rzadko, ale zawsze były dobre wyniki, okej. Trochę się uspokoiłam. Jeśli masz więcej pytań, proszę o natychmiastowy kontakt. Doktor Suarez pożegnał się z Litą i ze mną i wyszedł. Wkrótce zebrałam córkę i poszło się na spacer. Powoli szłyśmy przez park. Lita z entuzjazmem patrzyła na przechodniów, a ja myślałam o pracy. O której? Dzisiaj znowu muszę wybierać sukienkę dla Felicji. Próba numer. Nawet nie pamiętam, która. Ilara Todos osobiście zaprosiła nas do obejrzenia nowej kolekcji. Mamy nowości, to może w końcu coś Feli wybierze. Mam nadzieję, że w końcu coś znajdziemy. Już znajdziemy. Nagle usłyszałam znajomy głos. Oho, ciekawe kto tym razem. Jamie. Cześć, Kasia. Możemy porozmawiać? Czy
to jest miłe spotkanie. Chyba niekoniecznie były przyjaciel stał przy swoim samochodzie. Jamie? Co ty tu robisz? Chciałem cię zobaczyć. Już zobaczyłeś? Możesz iść? Często tu chodzisz. Chyba mnie nie śledzisz. Dlaczego nie jesteś w pracy? Praca poczeka. Na chwilę nastąpiła niezręczna cisza. A czego on ode mnie chce? Byłam pierwsza, która odważyła się przerwać. Możesz pójść na spacer z nami. Facet skinął głową, znów zapanowała cisza. Tylko Lita śmiała się radośnie i próbowała wspiąć się na ramiona Jamiego. Tęskniła za tobą. I myślę, że ja też. Nie ma to jak friendzone. Pracowaliśmy razem od ponad roku i spędziliśmy razem tyle przyjemnych wieczorów. Kasia, chciałbym przeprosić za wszystko, co wtedy powiedziałem. Możesz mi wybaczyć? Czy mogę mu wybaczyć? O, to płatna decyzja? Ważna? Widocznie tak, chociaż tylko za 10, więc nie aż tak ważna. O, patrząc na tamte okoliczności, co się zdarzyło, co ja zrobiłam, co on zrobił, co zrobił Xanor, co zrobił Haranor i wszystko to, co się działo. Będę dobroduszna i mu wybaczę. Jestem wróżką, długo nie chowamy urazy. Jamie zaśmiał się gorzko. Zachowałam się jak ostatni derani. No cóż, upiłem się, pieprzyłem takie bzdury. No cóż, rano zdałem sobie sprawę, co zrobiłam, ale nie mogłem się z tobą skontaktować. Myślałem, że nie będziesz chciała mnie widzieć. No i dobrze myślałeś. A potem zdecydowałem, że uciekanie w ten sposób jest złe. Jamie, to jest też moja wina. Specjalnie zaprosiłam cię do tego klubu. Chciałam zwrócić uwagę Xanora. Okazuje się, że cię wykorzystałam. To teraz on się obrazi i będę musiała go prosić o wybaczenie? Wiesz, nie rozmawiajmy już o tym. Dobrze. Myślę, że oboje zdaliśmy sobie sprawę z naszych błędów. Czy możemy być znowu przyjaciółmi? Przyjaciółmi? Tak. Ale nic więcej. Chyba już mówiłam to za 100 razy mu. Facet z ulgą skinął głową i uśmiechnął się. Nawiasem mówiąc, mam dziewczynę. Co ty nie powiesz? Ciekawe, czy to taka, wiecie, kryzysowa narzeczona. Zastanawiam się, czy nie próbuję tego samego, czy nie próbuję wzbudzić we mnie zazdrości? Wow, naprawdę? Dlaczego się dziwię? Że co? Przecież niczego mu nie brakuje. Dlaczego ma nie mieć dziewczyny? Nazywa się Estella. Fajna dziewczyna. Chciałbym, żeby się upoznała. Wszyscy możemy się kiedyś spotkać. Kiedyś. Magiczne słowo. Kiedyś. Tak wiecie, spotykacie starych znajomych, nie? No, kiedyś tam się zgadamy, nie? Co? To mityczne kiedyś. Razem? Możemy zaprosić Horosa. Możemy go nie zapraszać. Jamie na chwilę zamilkł. Jesteś z nim?
Słyszałem, że ci się oświadczył. Dobrze słyszałeś. Tak, to prawda. Nie myśl, że jestem zazdrosny, ale on miał... reputację... Jaką? Wiemy jaką. Kobieciarz i łamacz serc. Cóż, też go wygooglowałam. Tak, tyle o nim napisano. Zatrzymaliśmy się przy kiosku z pączkami i kawą. Jamie kupił podwójne espresso, a ja latte. Wiesz, on jest inny. Zmienił się. Myślę, że po prostu gra rolę dla publiczności. Grał. Czy teraz gra? Mam nadzieję, że nie teraz. Jamie pociągnął łyk z papierowego kubka i przyjrzał mi się uważnie. A zaręczyny? To nie jest gra? Dlaczego tak uważasz? Przecież on nie wie. Ja wierzę, że mnie kocha, nie wiem. Ej, dlaczego on tak mówi o Xanorze? Xan bardzo mnie kocha. To dobrze. Może jest naprawdę inny. A co z przygotowaniami do ślubu starszego? Dajesz radę? Do tej pory tak, ale im bliżej święta, tym więcej problemów. A największy to mój stosunek do tego ślubu. What? Dlaczego? Jeśli potrzebujesz pomocy, zadzwoń. Kriston cię zabije. Wszystko jedno, ona wciąż cię pamięta. Mściwa kobieta. Mściwa? Aha. Chyba ta rozmowa nam się średnio klei. Poszliśmy jeszcze trochę po parku, a potem ciepło się pożegnaliśmy, zgadzając się na ponowne spotkanie. Wybaczyłam. Mam dobre serduszko. Moje serce stało się dużo łatwiejsze. No, nie chciałabym być łatwiejsza, lżejsza. Dobrze, że zostaliśmy przyjaciółmi. No i dobrze. O, znowu wybieramy suknię. Po obiedzie oddałam Litadinie, która już czuła się dużo lepiej. A potem poszłam do salonu Ilary Todos. Witam. Jesteś gotowa do wyboru sukienki? Tak, jestem pewna, że dzisiaj będziemy miały szczęście. Mam nadzieję. Podczas gdy Felicja przymierzała sukienki, przeglądałam katalog i piłam szampana. Ale mój spokój nie trwał długo. Co tym razem? No, no tak. Nie daję o sobie zapomnieć, Sybilla. Czy coś przegapiłam? Starsza pani Salt weszła do salonu, głośno stukając obcasami. Moim pierwszym pragnieniem było rzucenie w nią butelką. Katarzyna, nie daj się przemocy. Sybilla usiadła obok mnie, wzięła kieliszek i od razu zaczęła bezceremonialnie zadawać pytania. Co, Kasia, który z chorosów jest lepszy w łóżku? What? Ale bezczelna. Sybilla, dzień dobry. Felicja to słyszy? Nie, bo ona w przymierzalni siedzi. No podziel się swoim doświadczeniem. Salt potrząsnęła szampanem, piana prawie wylała się z kieliszka. Ciekawie jest porównywać twoje wrażenie z Feli. Znowu ona mnie wkurza odpowiedzieć i milczeć. Tym razem odpowiem. Po co? Ani jeden, ani drugi nie będzie z tobą. Dobry tekst.
Musiałam starać się spokojnie mówić. Niedługo skończy się ta gra, Kasiu. Myślisz, że Feli tego uważa? Ty, wróżko, chodzisz po cienkim lodzie, który może pęknąć. Dałam sobie kilka sekund, aby poradzić sobie z emocjami. Czy myślałaś o pisaniu książek? Masz bogatą wyobraźnię. Potrafisz bardzo dobrze opowiadać bajki. Zanim Sybilla zdążyła odpowiedzieć, Felicja wyszła z przymierzalni. Całe szczęście. I jednego spojrzenia na szczęśliwą pannę młodą wystarczyło, by zrozumieć, że ona właśnie znalazła tę sukienkę. Wszystko w stroju z nowej kolekcji było idealne. Styl, dopasowanie, materiał nie musiała nawet oprzywać. Jak szyta na nią, sukienka mówiła sama za siebie. Przed nami stała przyszła żona ciemnego milionera. No pokażcie ją, bo jestem ciekawa. Wow! Co myślicie? No ładna. No śliczna suknia. Nawet nie wiem. Bez komentarza. Sukienka jest niesamowita. I jesteś niesamowita. Wydaje mi się, że sukienka sprawia, że wyglądasz na grubą. Zamknij się czy nie? Przekonać magię, kłócić się, nie wplątywać się. Oj tam, oj tam. Pochyliłam się do Sybilli i zakryłam jej dłoń moją. Sold wzdrygnęła się i spojrzała na mnie. Natychmiast użyłam magii. Spójrz jeszcze raz na Felicję. Czy ona nie wygląda niesamowicie? Twoja siostra znalazła idealną sukienkę. Sybilla posłusznie spojrzała na Felicję pustymi oczami. Nieoczekiwanie jasny uśmiech rozjaśnił twarz starszej pani Sold. O kurczę, Sybilla i jasny uśmiech? I to jest ten jasny uśmiech. Dla mnie skrzywiona jak zawsze. Feli, wyglądasz wspaniale. Naprawdę? Sybilla i ja skinęłyśmy głową harmonijnie. Jesteś aniołem. Prawdziwa królowa. O, dziewczyny, jestem taka szczęśliwa. Nie możecie sobie nawet wyobrazić, jak bardzo się martwiłam. Mogę teraz odetchnąć z ulgą. Felicja uśmiechnęła się radośnie i obróciła się przed lustrem. Sybilla i ja zaczęłyśmy wybierać ślubną zasłonę. Pod wpływem magii starsza Sold zachowywała się prawie normalnie i nie psuła już nastroju ani mnie, ani swojej siostrze. Wkrótce pożegnałam się z siostrami Sold i postanowiłam zostać w butiku, żeby wybrać sukienkę na własne zaręczyny. No tak, no tak. Wszystkie oczy będą skierowane na mnie, muszę wyglądać niesamowicie. To prawda, Katarzyno. Zobaczmy, co jeszcze ma ta Todus. Ale sukienka Felicji też bardzo mi się podoba. Oprócz stroju możesz wybrać też nową fryzurę. Zobaczymy, co mamy. Kwiat bzu. No to nie. Delikatna lilia. O kurczę, ale suknia. Niebiańska wróżka. Przeminęło z wiatrem oczywiście. No to co? Chyba wiemy. No już na własne zaręczyny to mogę zeszaleć, nie? I się wystroić. Biorę. Skrzydła. No oczywiście, że te. Skoro już kupiłam. Mogę wybrać fryzurę, ale ta fryzura mi się podoba, ale zobaczymy, co jeszcze jest. Francuski warkocz, no ładnie. Pin-up. Wieczorowo jak. Ej, ładnie.
No chyba wieczorowo, nie? Ślicznie. A nie, kolor włosów to nie. To nie będę zmieniać koloru włosów. Chociaż różowy. Truskawki z mlekiem. Wow. Nie no, ja jestem blondi. Ksanor zakochał się w Londynce. No bardzo jestem zadowolona. Ale się odpicowałyśmy. Ceny tutaj są wysokie. Ale wydaje mi się, że znalazłam to, czego potrzebowałam. No, ale będziemy pięknie wyglądać. Luksusowa? Elegancka? Magiczna. To ja się tak zaśmiałam? Wyglądałam, jakby mnie, wiecie, coś w brzuchu zakuło. W tej sukience będę na pewno najlepsza. Zgadzam się. Przyćmimy wszystkich swoją jasną energią. A zadowolona z zakupu wyszłam z butiku. Wkrótce dostałam wiadomość od Ksanora. Odłożymy to na jutro? Ale co? Bo dzisiaj był piątek, a w niedzielę jest impreza. Okej, do jutra. Aha, po prostu mieliśmy się spotkać. Chciałam już włożyć smartfon z powrotem do torebki, ale znowu zapiszczał. No nie mówcie, że Haranor. Ktoś zadzwonił do mnie z nieznanego numeru. Aha. Słucham. Pani Lei, dzień dobry. To jest Kamila Vega, sekretarka pana Horosa. O. Dzień dobry, Kamilo. Dlaczego do mnie dzwonisz? Możemy się spotkać dziś wieczorem? Ty i ja? What? Tak, chodzi o to, że dziennikarze się tobą interesują. No, ale co ty masz do tego? Muszę cię nauczyć, jak się z nimi komunikować, które pytania i jak na nie odpowiadać, których unikać i coś w tym rodzaju. Aha, okej. Rozumiesz, kampania wyborcza Haranora jest w pełnym rozkwicie, a ty prawie jesteś członkiem jego rodziny. No i wzbudzam zainteresowanie jako nowa narzeczona playboya. Tak, rozumiem cię. Gdzie i o której godzinie się spotkamy? Restauracja Alvita. Godzina 18. Pasuje ci? Alvita? Znam restaurację Alvita. Tam się poznałam z Ksanorem. Tak. Super, do zobaczenia. Ciekawe, co mi powie. Ach, ten czar wspomnień czarnie. Kiedy pierwszy raz spotkałam Ksanora, przyszłam do Alvity 5 minut wcześniej, ale Kamila już czekała na mnie przy stole. Dobry wieczór, pani Lei. No, dobry wieczór. Po prostu Kasia. Ciekawe, jakie ma sposoby na radzenie sobie z dziennikarzami. Pewnie się zaraz przekonamy. Dziewczyna zamówiła koktajl i przekąski, a ja białe wino i sałatkę z owoców morza. Ksanor powiedział, że po zaręczynach prasa się uspokoi. Po tej imprezce, rozumiem. Kamila wzruszyła ramionami. Namiętności trochę się uspokoił. Świetne tłumaczenie. Aleksandr pozostaje bratem mojego szefa, a ty wkrótce zostaniesz jego bratową. Podczas kampanii wyborczej żaden z rodziny Haranora nie jest wolny od uwagi. Chcę cię przygotować na trudne pytania. Mam jednak nadzieję, że nie będziesz musiała im odpowiadać. Bardzo szybko kelner przyniósł nasze zamówienie. Gdzie dobra obsługa? Kiedy ja delektowałam się posiłkiem, Kamila aktywnie wyjaśniała, jak radzić sobie z presą. Lub, jeśli zostaniesz zapytana o... Nie usłyszałam ostatniego zdania.
ponieważ cała moja uwaga była skierowana na mężczyznę przy barze? Tylko się nie zakochaj. Bo my kochamy Xanora, pamiętaj. Kiedy ten brunet odwrócił się, rozpoznałam w nim Xanora? Dobra, to może się zakochać. A co on tu robi? Czy on ma tu spotkanie? Przyjrzałam się uważnie. Młodszy Horus spędzał czas w towarzystwie mocnego trunku. Ale co, już kawalerski już sobie urządził? W samotności? I nieznanej mi jasnej? Co? Ej. Czy ja... To nie tak, jak myślisz, kotku. Czyli odwołał spotkanie ze mną, żeby spotkać się z inną wróżką? Zdradza mnie? No nie mówcie. Wróżka była bardzo piękna i seksowna. Niemal powiesiła się na moim narzeczonym, przygryzając zachęcająco usta i żartobliwie owijając loki wokół palca. No bardzo żartobliwie. Zamienił ze mną wieczór na randkę z tą dziewczyną? Pierwszym impulsem było zrobienie skandalu. Miałam to zrobić, ale zauważyłam, że Horus ledwo patrzył na wróżkę. Zerknął nerwowo na drzwi, jakby na kogoś czekał. Jeszcze jedną wróżkę? Przyjdzie kolejna jasna? Nie, coś tu jest nie tak. Moje myśli przerwała Kamila. Kasia, przepraszam, będę za minutę. Dziewczyna poszła do damskiej toalety, a ja nadal patrzyłam na Xanora ze zdumieniem. Jasna jeszcze raz dotknęła jego ramienia i uśmiechnęła się. Kręciło mi się w głowie. Głęboki oddech i ja też pobiegłam do łazienki, żeby uporządkować zmysły. Jestem w szoku, dlaczego? No nie, no. Jest mi smutno. Już otwierałam drzwi, kiedy usłyszałam głos Kamili dochodzący ze środka. Tak, ona widziała wszystko. Że co? Co? Nie, nie rozmawiała z nim. Na razie bez konfliktów. No nie mówcie. To sprawka Haranora. Nie wiem, zaaranżował ich spotkanie, tak? I specjalnie zaprosił mnie tutaj, żebym to zobaczyła. Ale on jest podły. Długo nie mogę rozmawiać. Wszystko może się tam zdarzyć. Muszę wrócić. Tak, zadzwoni później. Wszystko zrozumiałam. W środku coś pękło, a potem ogarnęła mnie wściekłość. No nieźle. Szybko wróciłam do stołu i ponownie spojrzałam na Xanora. Wygląda na to, że mój narzeczony nie ma nic wspólnego ze swoją przyjaciółką. Kamila przyszła kilka minut później. Kamila, mam do ciebie pytanie. Słucham. Po co? W jakim sensie? Po co mu to wszystko? A raczej rozumiem, ale to jest tak niskie dla twojego szefa. Sekretarka Horusa była wyraźnie zdenerwowana i szybko się odwróciła. Jej zachowanie rozwiało ostatnie wątpliwości. Pani Lej, nie rozumiem, o czym pani mówi. Gdzie on teraz jest? Kto?
Gdzie jest twój szef? Myślę, że pan Horos jest w domu. Ale udaje głupią. Super. Odwiedzić go? Pojechać do niego, wrócić do domu. I teraz się zastanawiam, bo chciałabym do niego pojechać i mu nawrzucać. Ale... Ta gra ma trochę dziwne wybory, w sensie jak chce zrobić jakby coś negatywnego z Haranorem, co według mnie takie ma być, tak? I tak jakby odczytuję tę grę, to dostaje punkty dla Haranora, a poza tym te 25 rubinów wyglądają podejrzanie, jakby coś tam się miało stać. Kurczę, jestem ciekawa i chciałabym mu nawrzucać. Tylko nie wiem, co zrobić. Nie wiem. No, wiadomo. Dobra. Super. Lecimy do niego. Wstałam zdecydowanie od stołu. Ale... Albo powiem wszystko Xanorowi. Bardzo głośno. Tutaj. Później i tak się pogodzimy. Ale najpierw doprowadzimy paparazzi do ekstazy. Co wybierasz, Camilo? Dziewczyna wyglądała ponuro. Lecimy. W milczeniu podeszłyśmy do Eurocaru. Kamila przerwała napiętną pauzę tylko na parkingu. Nie pochwalam tego wszystkiego. Nocną wizytę do szefa? Nie, całą sytuację. Na próżno to zaczął. No, chociaż tyle, a ty po prostu wypełniałaś obowiązki służbowe, okej. Obaj. Wygląda na to, że nie mogą bez ciebie żyć, Kasiu. Zwłaszcza szef. Zapytał nawet, jak jego zerwanie z Felicją wpłynie na jego karierę. Nawet, o kurczę! Serce podskoczyło mi w piersi. Odpowiedziałam, że w tym przypadku można zrezygnować z wyborów. Myślę, że nie obchodzi cię moja opinia, ale proszę, nie rujnuj jego życia. Nagle zamilkła. Z powodu narastających uczuć nie mogłam też znaleźć słów. Do Horosa poleciałyśmy w całkowitej ciszy. No ale to też jest dom Xanora, tak? To też Xanora spotkamy, czy nie? W końcu nie wiem. Kamila odprowadziła mnie do biura szefa i wyszła. O kurczę, nie chcę być sama z nim. Kasia? Co ty tu robisz? Spojrzał na mnie ponuro. Skrzywiłam się ze złości. Aby dowiedzieć się, dlaczego wysłałeś jasno do Xanora. Cień przemknął po twarzy Horosa, a srebro w jego oczach ustąpiło miejsca trującej ciemności. Nie mogę cię mu oddać. Nie jestem rzeczą. Nie jestem twoją własnością. Wiem doskonale, co o nim myślisz. I co? Nic, zupełnie nic. Ty mylisz się, masz rację. Oczywiście, że się mylisz. Z każdym dniem coraz bardziej się do niego przywiązuje. Ale ty go nie kochasz. Jak to kocham Xanora?
Horace zrobił spokojnie dwa kroki w moją stronę. Myślisz, że będziesz z nim szczęśliwa? Mój brat po prostu wszystko psuje. A może to ty jesteś bratem psują? Będziesz cierpieć. Przestań robić z Xanora potwora. Dobrze się z nim czuję, dobrze i spokojnie. A z tobą? Co ze mną? Ciemny był bardzo blisko. Kiedy jestem z tobą, wstyd mnie pali. Nie chcę Haranora. Jaki wstyd. Horace przyciągnął mnie do siebie, poczułam bicie jego serca. Nie no, zatrzymajcie to. Ja chciałam mu przyjechać i nawrzucać, a nie... Delikatnie dotknął ustami mojego policzka. Każda komórka mojego ciała zareagowała na ten pocałunek. Ale słowa Kamili nagle pojawiły się w mojej głowie. Nie rujnuj jego życia. Masz swój własny świat, Haranorze. Budujesz go od lat. I nie ma tam miejsca dla mnie. Kasia, nie chcę żyć bez ciebie. W ogóle, co tu się stało? Jego niski, ochrypły głos wywołał dreszcz. Ale także nie będziesz chciał życia ze mną. Mówisz, że będę cierpieć z twoim bratem, ale dotąd cierpię tylko przez ciebie. Puść mnie, zostaw mnie w spokoju. Po prostu. Wzięłam ostry oddech i cofnęłam się o krok. Po prostu pozwól mi oddychać. Wyjaśniłaś swój związek z Haranorem? Swój związek, okej. Odwróciłam się i szybko wyszłam z biura, ledwo przekonując się, żeby się nie odwracać. Przynajmniej tyle, że do niczego nie doszło, bo już się bałam. Wróciłam do domu i pożegnałam się z Diną. Potem próbowałam znaleźć w mieszkaniu środek uspokajający, ale nigdzie go nie było. Trzeba zadzwonić po Xanora, on jest moim najlepszym środkiem uspokajającym. Ale w kuchni była do połowy pusta butelka whisky. Czy do połowy pełna butelka whisky? Wlałam mocny napój do szklanki, wypiłam jednym chustem i skrzywiłam się. Robisz jak Haranor. Nagle zadzwonił dzwonek do drzwi. Spojrzałam w kamerę i zobaczyłam Xanora. Ja się bardzo cieszę, że zobaczyłam Xanora i bardzo mi jest z tego powodu dobrze. Ale chciałabym, żeby gra dała mi szansę powiedzenia mu prawdy. W końcu trzeba mu już powiedzieć prawdę. Nie wiem, jak zareaguje. Na pewno się zezłości, być może odwoła zaręczyny, ale... No tak czuję. Otwierając drzwi, uśmiechnęłam się blado. Co ze spotkaniem? Zakończyło się? A ciekawe, co mi powie. Że był z wróżką? Przyzna mi się, ciekawe. Bo on mnie nie widział, nie? A przynajmniej udał, że nie widział. Spotkanie zakończyło się niepowodzeniem. Co znaczy dla ciebie, Xanorze, niepowodzeniem? Bo poprzedni Xanor jakby coś takiego powiedział, że jego spotkanie z wróżką skończyło się niepowodzeniem, to wydaje mi się, że kolacja byłaby śniadania po prostu. Jestem idiotą, Kasia. Spędziłem godzinę w restauracji z dala od najbardziej pożądanej wróżki na świecie. Przeczesał dłonią włosy, podszedł do mnie i pocałował mnie gorąco. Kochanie, co myślisz o przeniesieniu naszego związku na wyższy poziom? Na wyższy poziom, mówisz, Xanorze? W jakim sensie? Katarzyno, jak myślisz, w jakim sensie? Xanor lekko ugryzł moje ucho i szepnął. Jaki jesteś agresywny, gryziesz mnie. Chcę ciebie, Kasiu. Hmm.
Chyba nie jestem w nastroju teraz na Amory po rozmowie z Haranorem. Nie teraz. Po zaręczynach. Okej, okay, czyli proponujesz mi nie noc poślubną, tylko noc pozaręczynową. Nie mam, ale nie mam siły dłużej czekać. Ja... Mamy tutaj rosyjskie ja. Ja też ciebie chcę. Nie jestem gotowa. Twoje oczekiwanie zostanie wkrótce nagrodzone. Na to liczyłem. Następny pocałunek doprowadził mnie do szału. Pomyślałam, żeby nie czekać na zaręczyny. Katarzyno, Aleksandr puścił mnie i czule się pożegnał. Do zobaczenia jutro, kochanie. Ucałuj ode mnie Litę. Jakaś Katarzyna Napoleona zrobiła. Dobrze. Polepszył mi humor? Zamknęłam drzwi za ciemnym, uśmiechnęłam się i poszłam spać. Okej, jeszcze przyjęcie zaręczynowe będzie w tym odcinku. Myślałam, że już nie. No ale super. Niemal cała elita stolicy zebrała się na uroczystości. A także prasa, fotografowie i liczna kadra. Jaka kadra? Reprezentacji Polski w piłce nożnej? Nerwowo zagryzłam wargę, nieustannie czując na sobie wzrok. Pokażcie, jak wygląda przepięknie Katarzyna w tej sukni. No zobaczcie, już panna młoda z welonem. Ślicznie. O mój Boże, wszyscy na nas patrzą. Tylko jeden wieczór, kochanie, wkrótce nas zapomną. No, Aksanor się nie wystroił w jakiś garnitur. Mam nadzieję. Czy wspominałem, że moja narzeczona jest najpiękniejszą dziewczyną na świecie? Ciemny uśmiechnął się i przytulił mnie do siebie. Jesteś wspaniała. Wszyscy mężczyźni w tym pokoju umierają z zazdrości. W końcu jesteś moja. Łącznie z Haranorem. Uśmiechnęłam się nieśmiało. Ksanor nie mógł oderwać ode mnie wzroku. Inni mężczyźni też tak samo na mnie patrzyli. Wybrałam dobry strój. Wyglądasz, jakbyś już miała w tym momencie wychodzić za mąż. Co jakiś czas goście gratulowali nam, grzecznie się do nich uśmiechałam i ukradkiem patrzyłam na kelnerów, marząc o lampce szampana. Wkrótce podeszli do nas Haranor i Felicja. Kiedy rozmawialiśmy, starszy ciemny władczo obejmował swoją narzeczoną i od czasu do czasu szeptał jej coś do ucha. A potem nawet delikatnie przycisnął usta do jej skroni. Ale ku mojej uldze para szybko wyszła i zauważyła młodszą Solt, która zmierzała w naszym kierunku. Cześć, Oli. Kasia, wyglądasz przepięknie. No, nie ubrałaś się na uroczystość odświętnie, no. Oli, na ślub Haranora i Felicji też przyjdziesz, tak, ubrana? Oli szczęśliwie mnie przytuliła. Ksan, gratulacje. Z najlepszym wyborem narzeczonej. Dzięki. Też tak myślisz, prawda? Hej! Oli prychnęła i posłała nam radosne spojrzenie. Niesamowita para. Zgadzam się, jesteśmy niesamowici. Lekko pchnęłam pana młodego w bok. Uśmiechnął się z satysfakcją. Pana młodego, mówisz? A kiedy wesele? Nadal nie zdecydowaliśmy, ale bym nie zwlekał. Ksanor, co powiesz, kochanie? Myślę, że masz rację, nie spieszymy się. Masz rację. Nie trzeba zwlekać.
ponieważ zdecydowaliśmy się na inne ważne kroki. Ważne kroki, wymieniliśmy spojrzenia. Wkrótce Oli gdzieś uciekła, a Xanor został zabrany przez przyjaciół. Kilka minut później podszedł do mnie jeden z kelnerów. Podał mi małe pudełko w lekkim opakowaniu. Prezent? Proszę odłożyć to do reszty prezentów. Skinęłam głową na stos prezentów w rogu. Wow, dostałam tyle prezentów, ale super! Ale kelner nalegał. No i ominęło. A od kogo? Ale kelner zniknął w tłumie. Jakie to dziwne. No rzeczywiście dziwne. Ciekawość we mnie zwalczyła lęk. A jednak odeszłam od gości i postanowiłam otworzyć prezent. O, jakaś bomba wybuchnie zaraz, czy co? W środku był smartfon. Tak wyglądają wasze smartfony, o kurczę. Zachichotałam ze zdziwienia? A kto wpadł na pomysł, żeby mi go prezentować? Dotknęłam przezroczystego ekranu, hologram natychmiast zapłysnął mi przed oczami. Mój salon. Oh no! Mam na sobie piękną piżamę i sweter i Haranor Horos. Beszta mnie za klub, za to, że nie przyszłam z nim na kolację, za Jamie'ego. Rozmawiamy o umowie, kilka punktów na raz. Obiecuję, że będę się dobrze zachowywała i nadal będę udawać dziewczynę jego brata. O mój Boże, byliśmy śledzeni! Ciekawe, czy ja to sprawka tym razem. Xan mi nie wybaczy tego. A to jest dowód na to, że mój związek z Xanorem zaczął się od oszustwa. A ja mu się w parku nie przyznałam do tego. Jeśli dowie się o tym cały świat, wszystko się skończy. Drżącymi palcami odwróciłam się i potrząsnęłam pudełkiem, próbując znaleźć coś innego. A może to Haranor po prostu? Może tak bardzo nie może znieść odmowy mojej, że... Z opakowania wypadła kartka z dużymi literami. Zrezygnuj ze ślubu Horosa. A? Akila? A, ze ślubu Horosa. Myślałam, że jest błąd w tłumaczeniu i miał być ze ślubu z Horosem. Okej. To Akila. Aha. Suczka. Jak słodziutko ją nazwałam. Dlatego przyszła, aby umieścić kamerę. Czy ona myśli, że zrobię to, co ona chce? Nie. Nie? Ona ujawni to nagranie. Jestem mściwa. Jamie przecież próbował chyba mnie ostrzec. Nie wiem. Goście zaczęli się rozchodzić bliżej północy. Poczekałam, aż Felicja wyjdzie z domu Horosów i podeszłam do Haranora. Haranorze, mamy problem. To był dobry wieczór. O! Wow, zmieniło się nastawienie? No chyba niemożliwe. Cieszę się, że ci się spodobał. Możemy porozmawiać? Oczywiście możemy. Chodźmy do mojego biura. Postanowiłam nie tracić czasu i wyjęłam smartfon z torebki.
Ktoś zrobił mi niespodziankę. Włączyłam hologram. Heranor spojrzał na to i stawał się coraz bardziej ponury z każdą mijającą sekundą. Nie maczałeś tym palców na pewno, Heranorze? I jest też kartka. Podałam ciemnemu kartkę, on spojrzał na nią. To zrobiła moja była szefowa, Akilla Kirsten. Wkurzona jest, że sama zajmuje się organizacją twojego ślubu. Heranor po prostu milczał przez kilka minut. Potem włożył smartfon do szuflady i zwrócił się do mnie. No to co mi powiesz? Kirsten zostanie sprawdzona. Twoja niania studentka też? Ha? Myślisz, że to może Dina? I nie wykluczaj mojego brata? Co? O czym ty mówisz? Czytałeś, co tam jest napisane? Co ma z tym wspólnego Xanor czy Dina? Każdy, kto się z tobą kontaktował, jest podejrzany, dopóki nie udowodniono inaczej. A może, Haranorze, to ty jesteś podejrzany, co? Poza tym, San wyraźnie planuje coś. Nie wierzę w te jego uczucia. Szkoda, że nie powiedział twu uczucie. Heranor skrzywił się, a moje policzki zarumieniły się ze złości. Wiesz. Może naprawdę zrezygnuję? Co wy tu robicie? Xanor stał w drzwiach i patrzył na nas. Kochanie, czekam na ciebie. Nie dostaliśmy jeszcze deseru. Młodszy ciemny mrugnął do mnie żartobliwie. Podeszłam do narzeczonego, on natychmiast mnie przytulił i przesunął dłonią po moim udzie. A zostaniecie tutaj? Głos starszego był zimny. Zostaniemy. Pani Lej, a co z twoją córką? Ona jest z nianią. A ja zajmę się tym dzieckiem. Xanor delikatnie dotknął mojego policzka. Heranor odwrócił twardy wzrok i podszedł do karafek z alkoholem. A więc o czym rozmawialiście? Widzicie, chciałam mu się przyznać w spokojnej, miłej atmosferze, a teraz takiej napiętej, jak Haranor wykrzyczy mu prosto w twarz. O ślubie pana Horosa. No w sumie to prawda. Tylko tam były jeszcze poboczne wątki. Har, zostaw moją dziewczynę w spokoju. Ma dziś dzień wolny. Aha, ty pijesz? Lepiej się napij. Następnym razem. To był długi wieczór, a przed nami długa noc. Cóż, po co te wszystkie wskazówki? Oburzyć się bądź spokojna. Xanor! Zamknąłem się. Dobra, już się zamykaj. Chodźmy szybko. Pocałował mnie, a potem lekko popchnął w kierunku wyjścia. Albo rzucę się na ciebie tutaj. Wow. Xan, przestań. Wstydzisz się? Nie trzeba. Har nie jest obcy. I nie jest małym chłopcem. Musi rozumieć, co się dzieje w nocy między mężczyzną a kobietą. Co więcej, między takimi fajnymi jak ty i ja. Po co on to mówi? Haranor zrobił krok w naszą stronę. Chce go sprowokować? O, masakra, w następnej chwili rozpadł się w ciemności i był jeszcze bliżej. Okej, udało się, sprowokowałeś go. Aleksanor tego nie zauważył. I ogólnie rzecz biorąc, dziś mamy zaręczyny, Kasiu. Świętujemy tak, abyśmy o tym pamiętali na bardzo długo.
Skoro sama tego chciałaś, kochanie. Har, spędzisz noc w drugiej części domu? Albo czymś zakryj uszy, w przeciwnym razie obawiam się, że nie będziesz mógł spać. O, Kasanor! Kilka sekund później Haranor uderzył mojego narzeczonego. No to ładnie. Odskoczyłam ze strachu. Xanor splunął krwią i kwarknął gwałtownie. Co za cholera? Co się dzieje w ogóle? Po pierwszym co ciosie, Haranor uderzył brata po raz drugi i trzeci, młodszy ledwo się uchylił. A potem Xanor uderzył starszego. To sprawiło, że Haranor był jeszcze bardziej wściekły i ponownie zaatakował. Bracia się mocowali, sądząc po ciemności w ich oczach, chorosy nie byli w stanie się zatrzymać. Pozabijają się. Przestańcie! Co wy robicie? Ale oni nie zwracali na mnie uwagi. Młodszy przewrócił brata na stół i zawisł z góry. Ciemność tryskała z jego pięści na wszystkie strony. Xanor warknął i już miał zadać kolejny potężny cios. Boże, co robić? Użyć magii, nie wtrącać się. No, pozabijają się, no muszę użyć magii. Podskoczyłam i złapałam Xanora za rękę. Przez kilka sekund wydawało się, że czas się zatrzymał. Ból rozerwał mi skronie, ale starałam się nie zwracać na to uwagi. No tak, bo tam się kotłuje cała ciemność i to na mnie bardzo źle wpływa. Wypchnęłam z siebie energię światła i hojnie podzieliłam się z nią Xanorem. Po kilku sekundach upadł ciężko na podłogę. Natychmiast przycisnęłam rękę do policzka, zdając sobie sprawę, co zrobiłam. Co zrobiłam? Nie trzeba było. Wiem. Po prostu przestraszyłam się, myślałam, że cię zabiję. Haranor otarł cieknącą z warg krew i skrzywił się. I jak długo to będzie trwało? Jak to? Dopóki śmierć nas nie rozłączy. Przez kilka godzin będzie spał do rana. A okej! Okay. Myślałam, że on nadal mówi o tym samym. Najprawdopodobniej niczego nie będzie pamiętał. Jak to imprezy ręczynowej też nie? Dopiero teraz zauważyłam, jak bardzo się trzęsę. Ciemny próbował się do mnie zbliżyć, ale się wycofałam. Ja już dla ciebie nie pracuję. Kasia, uspokój się. Co było teraz? Właśnie się pokłóciliśmy. Ha, no tak. Fajna kłótnia. Taka, wiecie, na śmierć i życie. Pokłóciliście się? Prawie się zabiliście. A ty rzuciłeś się na niego. A no właśnie to on zaczął. Hello! Nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. Poszukaj agencji ślubnej. Przekażę im wszystko, co udało mi się zrobić. I nie możesz mnie trzymać. Kasia, musisz dojść do siebie i się uspokoić. Musimy. Ja nic nie muszę. Puść mnie. Po prostu daj mi odejść. Na sekundę zamarł, patrząc mi w oczy, a potem nagle opuścił głowę i odszedł. Chcesz do domu? Tak, jak najszybciej. Mój kierowca cię zawiezie. Ale co tak Xanora zostawimy na podłodze, tak na środku gabinetu? Nie martw się, Xana, zaopiekuję się nim. A przeżyje? Mam wrażenie, że zaopiekujesz się nim tak, że no... Rzuciłam szybkie spojrzenie na Haranora i pospieszyłam do wyjścia. Tak. Nie tak wyobrażałam sobie moje zaręczyny. Jejku, co za odcinek. Wybaczyłaś Jamie'emu, wyjaśniłaś swój związek z Haranorem. Związek z Haranorem. Za każdym razem.
Ciekawi mnie to zdanie. No, jak zwykle odcinek pełen emocji. Taka już jest ta ciemna pokusa. No to co? Dziękuję wam za oglądanie. No i co? 10. odcinek przed nami. Ja się bardzo nie mogę doczekać i... No... Jakieś te wybory i to wszystko tak mnie ciągną w stronę Haranora. Ale mi się naprawdę Xanor podoba. No kurczę, jakoś tak... Nie mogę się do niego zbliżyć, no. Nie mogę jakoś, nie wiem... Próbuję go wybierać, a jakoś tak mi nie idzie. No to co? Bardzo wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. No i do usłyszenia w kolejnym. Bądźcie ze mną. Cześć!